Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj włoskie media krytykują Piotra Zielińskiego. Tragedia Krystiana Bielika. Może nie pojechać na Mistrzostwa Europy. Kolejny polski talent z ekstraklasy, który może trafić do byłego klubu Erlinga Haalanda. Kylian Mbappé nie dla Realu Madryt. Liverpool chce pozyskać Francuza. Oraz kiedy Robert Lewandowski może zejść z piłkarskiego topu. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Nie możemy przejść obojętnie obok ambitnego planu Realu Madryt, który może zostać zrealizowany już w najbliższym letnim okienku. Jak już wielokrotnie mówiłem, Real Madryt jest mocno napalony na transfer Kylianem Mbappé z PSG. Umowa Francuza z Paryżanami wygasa z końcem sezonu 2022, więc istnieje duża szansa, że królewscy pozyskaliby go za mniejsze pieniądze, niż obecnie oczekuje drużyna PSG. Klub jeszcze w 2019 roku żądał 200, a nawet 250 milionów euro. Transfermarkt wycenia 22-latka na 180 milionów. Co wciąż jest ogromną sumą. Z powodu jednak pandemii PSG może zgodzić się na kwotę rzędu 150 milionów. Tym bardziej, że już w styczniu przyszłego roku Mbappé będzie dzielić wyłącznie pół roku od wygaśnięcia umowy, a nic nie wskazuje na to, aby ją przedłużył. Real jednak nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ według niektórych źródeł o Mbappé starać się będzie również FC Barcelona i Liverpool. I o ile Anglicy faktycznie mogą realnie powalczyć o jego podpis, to Barca już nie za bardzo. Dobrze wiemy, jak zadłużony jest zespół Messiego, o czym mówiłem już w jednym z ostatnich materiałów. Kylian jest fanem Realu, więc wydaje się, że wybrałby bez większego zastanowienia właśnie Santiago Bernabeu. Z drugiej strony w Los Blancos nie gra już jego idol Cristiano Ronaldo, a sam klub jest cieniem samego siebie sprzed 3 lat. Tak więc Liverpool wydaje się bardziej atrakcyjnym wyborem, tym bardziej, że uświadomimy sobie, że gra w najtrudniejszej i zarazem najpopularniejszej lidze na świecie. Czas jednak pokaże, jak będzie wyglądać przyszłość 22-letniego Francuza. W komentarzach koniecznie napiszcie, w jakim klubie widzielibyście Kylian Mbappé. Piotr Zieliński ostatni słaby okres zaliczył w listopadzie. Wszystko zaczęło się od zakażenia i kwarantanny, na której przebywał około 2 tygodnie. Po powrocie na boisko nie mógł za to wrócić do optymalnej formy i pełnił jedynie rolę zmiennika. Wszystko się zmieniło na początku grudnia w meczu z Crotone, z którym Napoli wygrało 4-0. Piotrek zebrał po tym spotkaniu świetne noty, a od tego czasu stał się filarem drużyny, zaliczając niemal same udane występy. Niestety musiało dojść prędzej czy później do załamania tej pasy i tak też się stało w ostatnim meczu przeciwko Parmie. Drużyna z Neapolu wygrała 2-0, a Zieliński, mimo że grał od pierwszej minuty, to jego występ został nazwany przez włoskie media anonimowym. 26-latek wymienił tylko 41 podań, a jego skuteczność była niższa niż 80%. W 70 minucie został więc zmieniony przez Bakayoko. Portal Tutomercato ocenił jego występ na 5,5 w skali od 1 do 10. Oprócz tego dali również krótki opis. Walczył w obronie, ale w ofensywie był niewidoczny. Jego występ również opisało Calcio Napoli, przyznając mu za cały występ 6. Na pewno mógł pokazać znacznie więcej. Widzieliśmy jedynie przebłyski jego klasy, połączone z dyskretną dynamiką. Jak widać, opinie te do mocnej krytyki na pewno się nie zaliczają. Tak więc można założyć, że Zielu mógł mieć po prostu gorszy dzień. Miejmy nadzieję, że po kolejnym meczu będziemy słyszeć o pochwałach w jego stronę, jak to miało regularnie miejsce przez ostatnie 2 miesiące. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Już nieraz mówiłem o tym, że skauci z mocnych europejskich drużyn chętnie obserwują młodych polskich piłkarzy z ekstraklasy. Głównym tego powodem jest cena, która w przeciwieństwie do niemieckich czy chorwackich zawodników jest często znacznie niższa. Przed paru laty za mniej niż 7 milionów euro ekstraklasy opuścili Karol Linetty, Jan Bednarek czy chociażby Robert Lewandowski w 2010 roku. Teraz przyszła kolej na kolejnego polskiego młodzika, jakim jest Kamil Piątkowski. Może takim młodzikiem on już nie jest, bowiem w tym roku skończy 21 lat. To jednak posiada niemały talent, który dostrzegli chociażby skauci AC Milanu oraz Borussii Dortmund. Zawodnik Rakowa Częstochowy nie trafi jednak do żadnej z wymienionych ekip, a do Red Bulla Salzburg, grającego na co dzień w austriackiej Bundeslidze. Klub zapewnił sobie, że po zakończeniu obecnego sezonu Piątkowski zostanie oficjalnie ich graczem, a do kasy Rakowa wpłynie 5 milionów euro. Ruch ten może okazać się bardzo dobry, bowiem drużyna Salzburga specjalizuje się w szkoleniu i promowaniu młodych piłkarzy.
Dobrym przykładem jest Erling Haaland, który trafił do nich w styczniu 2019 roku za 8 milionów euro, a już rok później został sprzedany za 20 milionów. Niby nie za dużo, ale jednak warto podkreślić, jak Norweg świetnie się spisywał zarówno w lidze, jak i Champions League podczas gry w Red Bullu. Oczywiście Haaland to napastnik, a Piątkowski to stoper. Jednak nie zmienia to faktu, że w Salzburgu na pewno rozwinie się jako piłkarz. Na chwilę obecną rozegrał on w Ekstraklasie 15 meczów. Wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty oraz 2 mecze w Pucharze Polski, gdzie zdobył bramkę i asystę. Jak myślicie, 20-latek poradzi sobie za granicą? Piszcie swoje opinie w komentarzach. Do zaległego euro coraz bliżej i mimo, że w ostatnim czasie doszło do nas wiele dobrych wiadomości, to pojawiło się wiele i tych nieprzyjemnych. Tą dobrą na pewno jest zatrudnienie nowego selekcjonera, którym został Paulo Sousa. Kolejna to transfer Arkadiusza Milika do Olimpiku Marsylii, dzięki czemu może on w ciągu tygodni wrócić do formy sprzed roku. Pojawiają się jednak i te złe, jak fakt, że w West Bromwich Albion został Kamil Grosicki, którego sytuacja jest dość skomplikowana. Polak dostaje szansę od trenerów, ale gra za mało, żeby na euro mógł pełnić pierwsze skrzypce na skrzydle w kadrze Sousy. Ostatnio doszły za to do nas informacje z Anglii, które także nie należą do tych optymistycznych. Christian Bielik w listopadzie zeszłego roku wrócił do gry po 10 miesiącach absencji związanej z poważną kontuzją kolana. Dokładnie mowa o zerwanych wiązadłach, z czym chociażby dwukrotnie mierzył się Arkadiusz Milik czy Jakub Błaszczykowski. Jest to bardzo poważny uraz, który oprócz operacji wymaga długiej i żmudnej rehabilitacji. Bielik po powrocie na murawę zaczął jednak grać znakomicie, a 3 tygodnie temu zgarnął nawet nagrodę za najlepszego piłkarza grudnia w Championship. Niestety w ostatnim meczu przeciwko Bristol City opuścił boisko w 36 minucie, jednak nie o własnych siłach, a na noszach. Na twarzy Polaka było widać łzy, a jego krzyk po upadnięciu na murawę było słychać niemal na powierzchni całego boiska. W chwili pisania tego scenariusza nie jest jeszcze znana dokładna diagnoza, ale bardzo możliwe, że Bielik po raz kolejny zerwał wiązadło. To mało tego, że 23-latek nie zagra do końca sezonu, to również i nie pojedzie na Euro, które rozpoczyna się w czerwcu. Pocieszeniem jest fakt, że nasz środek pola nie wygląda źle, bowiem oprócz Grzegorza Krychowiaka i Jacka Góralskiego mamy i Mateusza Klicha. Ja osobiście nie mogę przeboleć tej kontuzji Bielika, bo uważam, że wniósłby on niesamowitą świeżość do kadry. Jego gra w Championship wyglądała znakomicie i jak dla mnie totalnie przerastał tą ligę. I na Euro mógłby wyglądać bardzo dobrze, a jeśli teraz wypadnie na kilka miesięcy, to może być z jego formą bardzo kiepsko. Po prostu będzie musiał się odbudować. Piłka nożna to sport, a jak to w każdym sporcie bywa, osoby, które są na szczycie swojej kariery, często mają między 24 a 30 rokiem życia. Są jednak i tacy, którzy mimo 30 lat na karku nadal pchną się w górę. W piłce nożnej bez dwóch zdań są nimi Cristiano Ronaldo oraz Robert Lewandowski. My się jednak skupimy na Polaku i zadamy sobie bardzo istotne pytanie, czy Robert Lewandowski kiedyś się skończy? Aby bardziej sprecyzować to pytanie, mam na myśli, czy obecna znakomita forma 32-latka, która zwiększa się z biegiem lat, kiedyś przeminie. Teoretycznie rzecz biorąc, powinno to prędzej czy później nastąpić, bowiem sportowiec im starszy, mimo świetnej diety i tym podobnych, nie jest często tak wydolnościowo dobry jak przed 30. Są jednak od tego wyjątki, jakim jest na pewno wspomniany Cristiano i jakim może być kapitan reprezentacji Polski. Czemu może? Robert liczy 32 lata, co nie jest jeszcze tak zaawansowanym wiekiem u piłkarza, natomiast CR7 5 lutego skończy 36 lat. Tak więc jest starszy o 2,5 roku. Jeśli więc Robert w wieku 35 lat będzie w takiej formie, jak jest obecnie, będzie można z czystym sumieniem powiedzieć, że należy do piłkarskiego marginesu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kontrakt lewego z Bayernem jest ważny do końca czerwca 2023 roku, czyli 2 miesiące przed osiągnięciem wspomnianego wcześniej wieku. To też oznacza, że przynajmniej przez 2,5 roku będziemy mogli oglądać jego poczynania na wysokim szczeblu. Patrząc na to, co Polak wyprawia w ostatnim roku, mało wskazuje na to, aby miał on zwolnić tempo. Choć oczywiście futbol jest nieprzewidywalny i musimy być gotowi na każdy scenariusz. Piszcie, co wy o tym sądzicie. Czy według was Robert zdoła grać z obecną formą do 35 roku życia? W tym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on was podobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam was także do zostawienia łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!